Także ja bym na wstępie chciał bardzo podziękować organizatorom za zaproszenie mnie i za danie mi możliwości zainaugurowania spotkań koła. Jest to dla mnie wielka przyjemność i wielki zaszczyt. Ja, tak jak zastanawiałem się nad nazwą tego koła i dlaczego ono taką nazwę przybrało, to z jednej strony doszedłem do wniosku, że pewnie tutaj rolę odgrywają pewne względy promocyjne i marketingowe, bo nazwa ekonomia pozytywna wszystkim się nomen omen pozytywnie kojarzy. Można powiedzieć, że to jest taki normatywny wymiar pozytywizmu, jeśli wolno mi pozwolić sobie na tego rodzaju określenie, bo zawsze się przecież przyjemniej dyskutuje o ekonomii pozytywnej niż o ekonomii negatywnej, czymkolwiek ta druga miałaby być. Ale oczywiście, odkładając tą półżartobliwą uwagę na bok, rozumiem, że przez ekonomię pozytywną mamy w tym kontekście rozumieć tą ekonomię, która jest, powiedzmy, naukowo czy badawczo niezależna, która jest odrębną dyscypliną wiedzy, która próbuje uchwytywać logiczną esencję pewnych konkretnych zjawisk, a nie stanowi, jakby niektórzy chcieli twierdzić, przykrywkę dla tych bądź innych ideologicznych założeń czy postulatów. Także niezależnie od tego, jak byśmy sobie chcieli ekonomię zdefiniować, niezależnie od tego, czy byśmy się chcieli posługiwać taką podręcznikową, głównonurtową definicją, czyli definicją ekonomii jako nauki o produkcji, konsumpcji czy dystrybucji dóbr, czy byśmy chcieli przyjąć na przykład definicję bliskiej mi tradycji austriackiej, która mówi, że ekonomia zajmuje się badaniem logicznej struktury ludzkiego działania i różnych logicznie koniecznych zależności przyczynowych, które pomiędzy różnymi elementami tej struktury występują, elementami takimi jak cele, środki, przyczyny, skutki i tak dalej, no to widzimy, że we wszystkich tych definicjach zawiera się bardzo silny nacisk położony na to, że mamy tutaj do czynienia z nauką opisową i mamy do czynienia z nauką, która, jak mówię, uchwytuje istotę pewnych zjawisk, czyli na przykład istotę produkcji, a nie tego czy innego procesu produkcyjnego, istotę konsumpcji, a nie powiedzmy tego czy innego procesu konsumpcyjnego, istotę ludzkiego działania i jego logicznej struktury, a nie powiedzmy motywacje kierujące się tym czy innym konkretnym działaniem. Więc w tym sensie wydaje mi się, że ta pozytywność ekonomii, którą byśmy chcieli przeciwstawiać normatywności, no to jest właśnie takie podkreślenie, że ekonomia jest dyscypliną samodzielną, oczywiście mogącą inspirować różne inne dyscypliny wiedzy, czy mogącą być inspirowaną przez dane pochodzące z różnych innych dyscyplin wiedzy, ale mającą jednak swoje własne narzędzia badawcze i swoją własną dyscyplinę, swoją niezależność i formalną, i taką rzeczową, która sprawia, że ona jest niczym niezastępowalna. No i to w zasadzie można zilustrować na paru takich dosyć wymownych przykładach. No, na przykład pewnie wielu z Państwa znana jest, moim zdaniem, jedna z najważniejszych takich właśnie pozytywnych tez ekonomicznych, które zostały opracowane, wyartykułowane w wieku XX. To by była teza Ludwika von Misesa na temat tego, że nie może istnieć nic takiego jak racjonalnie alokująca zasoby gospodarka socjalistyczna, czy też centralnie sterowana, dlatego że w takiej gospodarce znika system cenowy, czyli znika pewna jednorodna skala wartości wymiany oparta na liczebnikach głównych, dzięki której możemy w sposób taki księgowo ścisły porównywać bieżące koszty i spodziewane zyski zaangażowania się w jakąkolwiek transakcję gospodarczą. No i właśnie dla mnie główna siła tego argumentu polegała na tym, że on z miejsca wytrącał oręż z ręki tym wszystkim, którzy właśnie próbowali dezawuować ekonomię, twierdząc, że to jest dyscyplina, która
została wymyślona jako pewna propagandowa podbudowa dla interesów wielkich posiadaczy ziemskich, czy kapitalistów, czy przedsiębiorców, czy feudałów i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jak gdyby w takim stopniu, w jakim na przykład ekonomię zakorzeniamy w logice, czy zakorzeniamy ją w zdolności do zidentyfikowania pewnych takich podstawowych, aksjomatycznych założeń, których by nie można było zanegować bez popadania w sprzeczność, i w takim stopniu, w jakim potem z tych aksjomatycznych założeń pewne wnioski dedukujemy, no to możemy mieć pewność, że te wnioski będą obowiązywały w każdym miejscu i w czasie. No i w związku z tym każdy też, kto akceptuje, powiedzmy, te podstawowe, zdroworozsądkowe założenia, jest na własną rękę też w stanie stosowne procesy dedukcyjne przeprowadzić, a tym samym jest się w stanie przekonać, że tutaj nie mamy do czynienia z jakąś taką ukrytą, zawoalowaną próbą uprawiania propagandy na rzecz tej czy innej grupy interesu, tylko mamy do czynienia z obiektywnym opisem pewnej kategorii zjawisk. No i oczywiście ktoś mógłby odpowiedzieć, no ale to wszystko zależy od tego, jak sformułujemy te swoje konkluzje, no bo jeśli ktoś na przykład mówi, że swobodnie kształtujący się system cenowy musi istnieć, żeby mógł się dokonywać rachunek ekonomiczny, żeby się mogła dokonywać racjonalna alokacja zasobów, no to już znamionuje jakąś taką mentalność utylitarną czy utylitarystyczną, czyli taką, która przykłada główną wagę do tego, żeby jakoś materialnie rozumiany dobrobyt gospodarczy mógł być budowany. Więc ktoś by mógł powiedzieć, oczywiście ktoś może twierdzić, że ekonomia się posługuje tylko takimi obiektywnymi ciągami dedukcji, ale które im tak eksplicite nie zawierają żadnych postulatów normatywnych, ale one są gdzieś tam ukryte w tle, chociaż nawet nie są artykułowane wprost. No ale oczywiście temu można by zaprzeczyć, sugerując, że akceptacja takiego na przykład założenia dotyczącego zależności pomiędzy jakimiś uwarunkowaniami prawno-instytucjonalnymi, a tym, jak w tych uwarunkowaniach prawno-instytucjonalnych może funkcjonować bądź nie funkcjonować takie narzędzie jak rachunek ekonomiczny, no zupełnie nie świadczy o tym, jaki my mamy stosunek do tego narzędzia czy do to, takich bądź innych rezultatów, możliwości jego stosowania. Równie dobrze można by powiedzieć, że jakiś dyktator mógłby w pełni zaakceptować to twierdzenie misesowskie, no i właśnie dbać o to, żeby dane społeczeństwo nie mogło się posługiwać rachunkiem ekonomicznym i żeby ono biedne pozostawało, bo na przykład biednymi łatwiej rządzić niż bogatymi. Biedni jak gdyby nie mają dużo mniejsze możliwości przeciwstawiania się jakimś politycznym represjom czy nadużyciom. Także wcale ktoś by mógł zaoponować, twierdzić, że wcale tutaj żadna mentalność utylitarystyczna nie jest ukryta czy zawarta. Albo inny taki przykład, który myślę dobrze obrazuje ten właśnie pozytywny charakter twierdzeń ekonomicznych, no to byłby przykład też bardzo pewnie doskonale Państwu znany, czyli jeśli na przykład na bazie takiego czysto ekonomicznego procesu dedukcyjnego ktoś by zasugerował, że urzędowo dekretowane płace minimalne zwiększają bezrobocie, no to ktoś by znowu mógł powiedzieć, że ty w tym momencie próbujesz się pozycjonować jako obrońca tych najmniej wykwalifikowanych pracowników, jeśli wprost zasugerowałeś, że takie urzędowo dekretowane płace minimalne im będą w pierwszej kolejności szkodzić. Ty się w ten sposób próbujesz uwiarygodnić, ty powiedzmy taką moralistyczną postawę przyjmujesz, nawet jeśli jej wprost nie artykułujesz. No ale znowu można by tutaj zaoponować i stwierdzić, że komuś może jak najbardziej zależeć na dekretowaniu urzędowym płac minimalnych, nawet jeśli ktoś jest w pełni świadomy tego, że skutkiem tego naturalnym jest to, że najmniej produktywne osoby, czyli te, których produktywność krajowa jest niższa od tej urzędowo zadekretowanej płacy minimalnej, ci będą wypychani z rynku, no ktoś może to robić celowo, po to na przykład, żeby tworzyć sztuczną rzadkość pracy i podbijać płace tych pracowników wyżej wykwalifikowanych. Także znowu z akceptacji
różnych takich dedukcyjnych twierdzeń ekonomicznych, z których zdają się wypływać pewne konkluzje takie poddające się bardzo prostym, zdroworozsądkowym ocenom etycznym. Wcale nie musi wynikać, że ktoś musi te proste, zdroworozsądkowe oceny etyczne akceptować. Ktoś może jak gdyby no, w dowolnym celu, w dowolnym normatywnie rozumianym celu się takimi wnioskowaniami ekonomicznymi posługiwać. Więc w tym sensie, tym jak sądzę mało kontrowersyjnym sensie, można mówić rzeczywiście o pozytywnym charakterze ekonomii. I w sumie ta ekonomia pozytywna w tym zestawieniu tytułowym wydaje mi się stosunkowo mniej tajemnicza. Bardziej tajemniczym określeniem byłaby ta ekonomia normatywna. Ja w sumie nie wymyśliłem tytułu tego wystąpienia, tylko zaakceptowałem go, bo organizatorzy mi go zasugerowali. Ja nie oponowałem, chociaż przyznaję, że w pierwszej chwili nie było dla mnie samego jasne, co ja sam rozumiem przez ekonomię normatywną, gdybym tak sam siebie miał zapytać o to. No ale powiedziałem, że potraktuję to właśnie jako pewne wyzwanie i się zastanowię nad tym. No i doszedłem do wniosku, że w sumie ja bym mógł ekonomię normatywną na swój własny użytek zdefiniować na dwa różne sposoby. Czyli po pierwsze, pewnie bym był gotów utożsamić ekonomię normatywną z tym, co się czasem nazywa polityką gospodarczą, albo z czymś, co się nazywa no, strategią, strategicznym zarządzaniem. Tak? Czyli mielibyśmy tutaj do czynienia z jakimiś konkretnymi celami, które oczywiście pozytywnie wartościujemy, skoro chcemy je osiągnąć. No i teraz próbujemy wykorzystać narzędzia stricte ekonomiczne, żeby te cele osiągnąć. Czyli tutaj znowu same te narzędzia ekonomiczne i same wnioski wypływające z teorii ekonomii byłyby pozytywne, ale byłyby wykorzystywane w jakichś konkretnych celach wartościowanych pozytywnie, czyli już no, związanych z no, pewnymi ocenami indywidualnymi, osądami wartościującymi i tak dalej. Więc jakby to można było zilustrować, jakie przykłady by tutaj można było przytoczyć. Więc wcześniej wspomniałem, że takie zastosowanie właśnie pewnej teorii ekonomii można widzieć, czy to w obszarze polityki gospodarczej, czy to w obszarze zarządzania strategicznego. Czyli na przykład, jeśli chodzi o to pierwsze, no, jeśli jakiemuś decydentowi zależałoby na tym właśnie, żeby promować wzrost gospodarczy, żeby promować dobrobyt społeczny, no to on by, chcąc realizować ten cel, musiał pewne narzędzia ekonomiczne wynikające z czystej teorii ekonomii, tej pozytywnej, mieć do dyspozycji. Czyli na przykład, gdyby wiedział, gdyby miał te informacje teoretyczne, z których wynika, że wzrost dobrobytu, czy tam wzrost fizycznej produktywności gospodarki wymaga dużego nasycenia tej gospodarki dobrami kapitałowymi, a akumulacja dóbr kapitałowych wymaga wcześniejszych inwestycji, a wcześniejsze inwestycje wymagają zgromadzenia oszczędności, odpowiednio dużej puli oszczędności, a gromadzenie oszczędności z kolei wymaga silnej ochrony praw własności, no bo jeśli prawa własności nie są chronione, no to oczywiście nikt nie ma żadnej motywacji, żeby oszczędności gromadzić, tylko chce jak najszybciej wydać to, co zdobędzie, no to taki decydent musiałby, znaczy mógłby dojść do wniosku, że jeśli na przykład system prawny ma się marnie w danym kraju, jeśli ten system prawny albo niejasno definiuje prawa własności, albo nawet jak je jasno definiuje, to nie broni ich skutecznie, czyli na przykład w ogóle ich nie broni, albo broni ich zbyt opieszale i tak dalej, no to ktoś taki, widząc ten właśnie znowu pozytywny, dedukcyjny czysto związek pomiędzy pewnymi instytucjonalnymi uwarunkowaniami związanymi właśnie z taką bądź inną obroną praw własności, a tym jak to się w ostatecznym rachunku przekłada na fizyczną produktywność gospodarczą, no mógłby dojść do wniosku już właśnie takiego zalecającego, oceniającego, że
trzeba właśnie ten system prawny tak zreformować, czy tak go skonstruować, czy tak go przeorganizować, żeby on był w stanie zabezpieczać prawa własności w wystarczającym stopniu, co się przełoży na zwiększoną stopę oszczędności, co z kolei się może przełożyć, oczywiście tam zakładając wiele innych dodatkowych czynników, ale może się przełożyć na zwiększone inwestycje, to się może przełożyć na zwiększoną akumulację kapitału, a to z kolei na zwiększoną fizyczną produktywność gospodarki. Czyli w tym sensie można powiedzieć, że rozumienie rzetelnej teorii ekonomii może znajdować, powinno właśnie znajdować zastosowanie, jeśli chodzi o realizację pewnych celów, które nie trudno uznać za cele pożądane, no i pewnie budowa dobrobytu gospodarczego jednym z takich celów by była. A z kolei w kontekście no, tego tak zwanego zarządzania strategicznego czy zarządzania firmą, no to można by taki przykład sobie wyobrazić, że mamy na przykład do czynienia z przedsiębiorcą, który prowadzi jakąś firmę biotechnologiczną, powiedzmy opracowującą czy pragnącą opracowywać nowe zaawansowane leki na depresję, dajmy na to. No i taka firma biotechnologiczna no to jest firma będąca elementem sektora silnie stawiającego na innowacje. No jeśli ktoś chce skutecznie wdrażać innowacje, no to potrzebuje osób, które są innowacyjne nomen omen, kreatywne, wynalazcze i tak dalej. Więc powiedzmy, że przedsiębiorca prowadzący taką firmę zorganizował dział badawczo-rozwojowy i zdobyć, przyciągnąć ku sobie pewne bardzo uzdolnione, bardzo wynalazcze osoby, które umieścił w tym dziale badawczo-rozwojowym, no ale widzi, że jakoś ta cała ich kreatywność, ta cała ich wynalazczość, ta ich wielka, taki wielki spekulatywny rozmach, głęboka wiedza naukowa i tak dalej, nie bardzo się przekłada na rentowność tej firmy. No i można by powiedzieć, to jest oczywiście mocno uproszczone wszystko, ale można by powiedzieć, że taki przedsiębiorca mógłby skorzystać z, znaczy jeśli on by miał, jego celem jest no, zrealizowanie pewnej indywidualnej wizji przedsiębiorczej, w tym kontekście polegającej na skutecznym wytwarzaniu tych innowacyjnych leków, czyli on ma jakiś cel, powiedzmy jest ta orientacja normatywna, no i żeby ten cel dobrze zrealizować, można zasugerować, że on by, pomogłoby mu posiadanie pewnej rzetelnej wiedzy ekonomicznej, na przykład wiedzy z zakresu teorii kapitału. Czyli gdyby taki przedsiębiorca, powiedzmy, zapoznał się z, dajmy na to, książką Ludwiga Lachmana o strukturze kapitału, no to tam mógłby przekonać się, czy jak gdyby zostałby szczególnie uczulony na to, że dobra kapitałowe są wobec siebie komplementarne, no i to, że to też znajduje zastosowanie do tak zwanego kapitału ludzkiego, no i to by mogło mu nasunąć myśl, że do tego działu badawczo-rozwojowego należy jeszcze wprowadzić jakieś osoby mające większe kompetencje, powiedzmy finansowe czy operacyjne, no bo te kompetencje będą właśnie komplementarne wobec tych kompetencji naukowych czy badawczych posiadanych przez te osoby, które już w tym dziale badawczo-rozwojowym pracują. Tak? Czyli by doszedł do wniosku, że ta cała innowacyjność, ten cały taki rozmach wynalazczy, którym dysponują niektórzy jego pracownicy, trzeba by uzupełnić jakimiś takimi bardziej twardymi kompetencjami finansowymi po to, żeby ta wynalazczość czy kreatywność nie była tylko takim bujaniem w obłokach, tylko żeby znalazła przełożenie na to, jak te leki czy te pomysły właśnie biotechnologiczne można skomercjalizować. Czyli ta świadomość komplementarności dóbr kapitałowych włącznie z tym tak zwanym kapitałem ludzkim mogłaby dla kogoś takiego być użyteczne. Albo powiedzmy, ktoś by też doszedł do wniosku, że on dysponuje bardzo wieloma osobami, które dysponują takim dużym potencjałem innowacyjnym,
No ale by doszedł do wniosku, że jeśli ta jego firma będzie zorganizowana w sposób taki zbyt hierarchiczny, zbyt wertykalny, no to ta innowacyjność tych różnych osób będzie zanadto przytłumiona. No i znowu, tutaj by pomogła mu pewna wiedza ekonomiczna, gdyby na przykład zapoznał się, powiedzmy, z dziełami Hayeka na temat wiedzy rozproszonej, czy wiedzy utajonej, tej takiej niewerbalizowalnej, trudnej do przedstawienia w formie jakichś obiektywnych danych, no to by mógł dojść do wniosku, że może opłacalne by było dla niego, żeby on trochę spłaszczył strukturę tej firmy, czy ją zhoryzontalizował, żeby na przykład mógłby powołać do istnienia kilka równolegle działających takich działów badawczo-rozwojowych, żeby te wszystkie osoby, które ewidentnie mają potencjał, mogły indywidualnie, pracując z jakimiś tam częściami budżetu badawczo-rozwojowego, eksperymentować z tymi swoimi różnymi pomysłami, bo dzięki temu właśnie by się udało w większym stopniu zaktywizować tą wiedzę utajoną tych poszczególnych osób. No i znowu można powiedzieć, że tutaj nie tyle jakaś wiedza psychologiczna na temat tego, jak motywować pracowników, nie wiedza stricte finansowa, nie wiedza jakaś stricte menedżerska, tylko właśnie ekonomiczna mogłaby takiemu przedsiębiorcy nasunąć pewne pomysły na temat tego, jak swoją firmę usprawnić w celu osiągania tych zamiarów, które sobie ktoś założył. Tak? Czyli na przykład w tym konkretnym przypadku promowanie tej, czy wytwarzanie tych innowacyjnych leków, czyli osiąganie pewnych istotnych celów medycznych. Tak? Czyli tak bym opisał, znaczy tak sobie wyobrażam takie konstruktywne myślenie o ekonomii normatywnej, przynajmniej w jednym sensie tego słowa. Czyli można by twierdzić, że narzędzia ekonomiczne, teorie ekonomiczne, wnioski z nich wypływające mogą służyć osiąganiu pewnych konkretnych celów, tak? Pomimo tego, że jako się rzekło, ta czysta teoria ekonomii jako zjawisko pozytywne, no to daje nam pewną wiedzę wysoce abstrakcyjną, wysoce uogólnioną. Podczas gdy działania normatywne są na ogół obliczone na osiągnięcie pewnych bardzo konkretnych celów. No ale mimo wszystko starałem się pokazać, że jedno z drugim w żaden sposób nie musi się kłócić, że jedno drugiemu jest w stanie służyć i być potrzebne. Więc to byłby jeden sposób rozumienia przeze mnie ekonomii normatywnej, albo może, żeby to bardziej neutralnie ująć, to byłoby jedno takie normatywne zastosowanie narzędzi ekonomicznych. Natomiast myślę, że można tą ekonomię normatywną jeszcze rozumieć na drugi, w inny sposób, w sposób następujący. Więc jeśli ekonomię zdefiniujemy jako czy teorię ekonomii, ściślej rzecz biorąc, jako dyscyplinę pozytywną, czyli inaczej rzecz biorąc, wolną od wartościowania, to mi się wydaje, że pewnym błędem, czy pewnym nadużyciem, czy powiedzmy pewną przesadą byłoby sugerowanie, że z tej wolności od wartościowania wynika to, że ekonomia nie ma nic ciekawego do powiedzenia, jeśli chodzi o sferę wartości. Bo chciałbym, znaczy mi zależałoby na tym, żeby unikać w tym kontekście pewnej takiej fałszywej opozycji, tak? Bo z jednej strony właśnie możemy wyjść z tego założenia, które starałem się no już obalić na początku, że ekonomia jest z natury rzeczy normatywna, czyli że przemyca jakieś ukryte założenia wartościujące i tak dalej. Natomiast drugim analogicznym błędem byłoby moim zdaniem sugerowanie, że ekonomia jako dyscyplina wolna od wartościowania jest zupełnie, powiedzmy, gdzieś obok i gdzieś zupełnie nieużyteczna, jeśli chodzi o analizę różnych kwestii etycznych, ogólnie rozumianych. Tymczasem myślę, że właśnie jeśli chodzi o analizę takich ogólnych kwestii etycznych, to ekonomia jest bardzo użyteczna. Zwłaszcza jeśli chodzi o dyscyplinowanie na przykład nadmiernie wybujałych ambicji etycznych różnych osób.
czy no właśnie czynienie naszego myślenia etycznego myśleniem bardziej logicznie zdyscyplinowanym, no tak górnolotnie rzecz ujmując, można by powiedzieć bardziej przepojonym tą cnotą mądrości praktycznej. No i co ja mam tutaj na myśli? Jakby to można było zilustrować na paru przykładach? No więc jeśli przyjmiemy, że na przykład takim bardzo charakterystycznym elementem patrzenia na świat z tego tak zwanego ekonomicznego punktu widzenia jest patrzenie na świat przez pryzmat kosztów alternatywnych, no to na przykład moglibyśmy powiedzieć, że to nam pozwala w wielu zniuansować naszą ocenę etyczną wielu zjawisk. Takich, które często budzą silne emocje o odcieniu takim normatywnym. Czyli na przykład weźmy tą kwestię sweatshopów. No i ktoś by mógł powiedzieć, że istnienie sweatshopów to jest zjawisko, które jest z etycznego punktu widzenia godne potępienia, dlatego że w sweatshopach panują bardzo złe warunki, płace są bardzo niskie, te osoby, które tam pracują, zachorowują się, a dostają za to niewiele i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że jeśli by spojrzeć na kwestię sweatshopów z takiego absolutnego punktu widzenia, no to może jest w tym coś godnego ubolewania, że niektórzy muszą się trudzić w takich sweatshopach i może rzeczywiście świat byłby moralnie lepszy, gdyby nikt w sweatshopach nie musiał pracować. Ale teraz w momencie, kiedy my na tą kwestię spojrzymy przez pryzmat analizy ekonomicznej, czyli właśnie przez pryzmat analizy biorącej pod uwagę koszty alternatywne, czyli właśnie analizę, która każe nam się zastanowić nad różnymi takimi scenariuszami kontrfaktycznymi, no to my możemy właśnie dzięki analizie ekonomicznej tą naszą ocenę moralną trochę zniuansować i powiedzieć tak, nawet jeśli z absolutnego punktu widzenia istnienie sweatshopów jest może czymś moralnie, powiedzmy, przykrym, tak to nazwijmy, to relatywnie rzecz ujmując, możliwość pracy w sweatshopach jest dla tych osób, które w nich pracują, najlepszą alternatywą, tak? Bo nie chodzi o to, czy praca w sweatshopach jest godna czy niegodna, nie chodzi o to, czy jest poniżająca czy nie, tylko chodzi o to, czy bardziej lub mniej godne, czy bardziej lub mniej poniżające są dostępne alternatywy. No i jeśli przyjąć, że jedynymi alternatywami w tych krajach trzeciego świata wobec pracy w sweatshopie jest na przykład żebranie albo kradzież, albo powiedzmy, no, przymieranie głodem, no to oczywiście te sweatshopy, czy możliwość pracy w sweatshopach jawi się jako jednak pewne szczęście w nieszczęściu, jako pierwszy krok na drodze do wychodzenia tych krajów trzeciego świata z nędzy, no bo niewielkie, bo niewielkie, ale jakieś oszczędności te osoby mogą gromadzić. Z czasem mogą dokonywać pewnych inwestycji, no i powiedzmy w ten sposób te kraje są w stanie powoli, ale sukcesywnie pokonywać tą drogę rozwoju gospodarczego, którą kiedyś lat temu 50 czy 150 powiedzmy pokonywały również te kraje, które dzisiaj nazywamy krajami rozwiniętymi. I w tym sensie można powiedzieć, że analiza ekonomiczna, czyli na przykład analiza, która bierze pod uwagę prawo przewagi komparatywnej, nam pozwala nasze etyczne analizy zniuansować w ten sposób, że pozwala nam dostrzec, że pewne zjawiska czy pewne rodzaje pracy, które z takiego absolutnego punktu widzenia rzeczywiście się wydają etycznie przykre, są niemniej, powiedzmy, niegodne etycznego potępienia w tym relatywnym sensie, czy z relatywnego punktu widzenia, no bo jednak tutaj się te zjawiska to jest pewna przewaga, jedyna przewaga komparatywna, jaką posiadają pewne osoby i które wykorzystując tą przewagę komparatywną są jednak w stanie powoli swój dobrobyt budować, powoli się z nędzy dźwigać. Czyli i można by też na przykład powiedzieć, że taka świadomość ekonomiczna, ta świadomość, która uwzględnia koszty alternatywne, czy uwzględnia rozumienie prawa przewagi komparatywnej, też pozwala nam budować taką etyczną wartość, jaką jest pewna zdrowa
taka świadomość konsumencka, bo można powiedzieć, że jeśli taki jakiś konsument ekonomicznie niedokształcony się uniesie pychą, uniesie się jakimś takim moralizatorstwem, czy jakimś takim moralizatorskim samozadowoleniem, to może na przykład powiedzieć, o nie, te produkty to ja będę bojkotował, bo ja wiem, że one powstały w sweatshopach. No i w tym momencie można powiedzieć, że tym swoim bojkotem on jedynie zaszkodzi tym, na losie których rzekomo mu tak zależy. Więc on w tym momencie w sposób etycznie słuszny postąpi, jeśli się tego moralizatorskiego samozadowolenia wyzbędzie i jednak będzie te dobra nabywał, wiedząc, że w ten sposób on nie szkodzi tym mieszkańcom trzeciego świata, tylko jednak im służy. Więc w tym sensie świadomość ekonomiczna będzie też jemu pozwalała podejmować lepsze i dojrzalsze wybory etyczne. Więc to byłby jeden taki przykład tego, że ekonomia, choć jest nauką pozytywną, to jednak znajduje pewne zastosowanie, jeśli chodzi o analizę kwestii normatywnych, takich rozumianych w sensie bardziej ogólnym, w sensie powiedzmy teorii etycznych czy ocen etycznych różnych konkretnych zjawisk. Innym takim przykładem byłby przykład tej tak zwanej pozytywnej dyskryminacji. Tak? Powiedzmy, że mamy jakiegoś przedsiębiorcę, który uważa, że no znowu się unosi takim pychą taką samozadowoloną, moralizatorską i on uznaje, że rzeczą moralnie słuszną będzie zatrudnianie osób, które przynależą do różnych historycznie represjonowanych grup etnicznych, niezależnie od ich produktywności, tak? Czyli nawet jeśli kwalifikacje tej czy innej osoby przynależącej do tej grupy etnicznej są stosunkowo niewielkie i tym samym produktywność tej osoby jest stosunkowo niewielka, to on ją zatrudni po to, bo dlatego, że mu się wydaje, że on się w ten sposób wykazuje etyczną wielkodusznością. No i teraz znowu, można powiedzieć, że analiza ekonomiczna, czy świadomość ekonomiczna pozwala tego rodzaju postępowanie jakoś etycznie zniuansować, czy uzupełnić, czy ubogacić. Bo tutaj z kolei byśmy mogli spojrzeć na sprawę, wykorzystując to specyficznie ekonomiczne narzędzie, jakim jest badanie konkurencyjnej struktury motywacji, czy badanie tak zwanych niezamierzonych konsekwencji. No bo pytanie teraz zasadnicze brzmi, czy postępując w ten sposób, czy uprawiając taką tak zwaną pozytywną dyskryminację, ten przedsiębiorca służy takiej osobie, czy raczej jej szkodzi? No i teraz właśnie na gruncie specyficznie ekonomicznym można by powiedzieć, że raczej jej szkodzi, bo na przykład wysyła jej jakieś błędne sygnały. Powiedzmy, taka osoba zostaje zatrudniona w jakiejś prestiżowej firmie i ona teraz nie wie, czy ona została zatrudniona z uwagi na jej kompetencje, czy z uwagi właśnie na to, że ten zatrudniający próbuje poczuć się moralnie lepiej, uprawiając tą tak zwaną pozytywną dyskryminację. No i jeśli taka osoba będzie otrzyma tego rodzaju zafałszowany sygnał, no to może ona, powiedzmy, poczuć się zagubiona, poczuć się zdezorientowana, może zostać zdemoralizowana, może osiąść na laurach, może nie mieć żadnej motywacji, żeby rzeczywiście w swoje realne kompetencje i w swoją realną produktywność inwestować. Albo rozszerzając nieco ten przykład, można by założyć, że to nie jakiś przedsiębiorca na przykład próbuje uprawiać tą tak zwaną pozytywną dyskryminację, tylko uczelnia, tak? Uczelnia ma jakieś kwoty, powiedzmy, dla przedstawicieli grup historycznie marginalizowanych i uważa, że spełnianie tych kwot to jest coś moralnie słusznego. No, czyli osobom pewnym łatwiej jest wtedy zdobyć dyplom takiej uczelni, abstrahując od tego, czy wykazują one odpowiedni talent, no powiedzmy naukowy, akademicki, ogólnie rzecz biorąc, czy kompetencyjny. No i potem znowu możemy przyjąć, że taka osoba z tym dyplomem jakiejś prestiżowej uczelni się znajduje na rynku pracy. I teraz ona z kolei, jak gdyby, czy myśmy jej pomogli w tym momencie, czy zaszkodzili? No znowu, gdyby chcieć do tego analizę taką stricte ekonomiczną odnieść, właśnie tą, gdzie
mamy, gdzie musimy myśleć w kategoriach takiej konkurencyjnej struktury motywacji i w kontekście pewnych sygnałów wysyłanych przez ceny, czy pewne na przykład oferty składane przez pracowników, no to byśmy mogli dojść do wniosku, że ta uczelnia uprawiająca taką pozytywną dyskryminację zaszkodziła tej osobie, no bo teraz potencjalni pracodawcy nie wiedzą, czy to, że ta taka bądź inna osoba posiada dyplom prestiżowej uczelni, to świadczy o jej kompetencjach, czyli o czymś pożądanym na rynku pracy, czy raczej świadczy to właśnie o tym, że ta osoba była faworyzowana właśnie z racji tego, że ta czy inna uczelnia próbowała takie moralistyczne praktyki uskuteczniać. No i można uznać, że właśnie taka osoba jest w tym momencie poszkodowana, bo pracodawcy nie wiedzą, jak się odnieść do jej kompetencji, do tego, co ona sobą prezentuje, do tego, co jest w stanie zaprezentować, powiedzmy, na bazie jakichś formalnych dokumentów. Więc to byłby taki drugi przykład tego, jak analiza ekonomiczna pozwala nam w sposób bardziej etycznie przemyślany, czy głębszy, czy bardziej wielopłaszczyznowy myśleć o różnych takich etycznie, czy normatywnie zabarwionych zjawiskach, jak ta w tym kontekście na przykład pozytywna dyskryminacja. No jeszcze jednym takim przykładem byłaby kwestia tej tak zwanej społecznej odpowiedzialności biznesu i związanej z nią tej tak zwanej teorii interesariusza, która powstała w opozycji do teorii akcjonariusza. Właśnie w tym obszarze etyki biznesowej mamy do czynienia z jednej strony z teorią akcjonariusza, której dużym zwolennikiem i promotorem był na przykład Milton Friedman, która sugerowała, że wtedy firma jest społecznie odpowiedzialna, kiedy maksymalizuje zyski akcjonariuszy, no bo to znaczy, że się wywiązuje ze swoich obowiązków wobec akcjonariuszy, a umów należy dotrzymywać, z obowiązków się należy wywiązywać. Czyli jak długo działa ona w sposób prawnie dopuszczalny i jak długo no, nie łamie pewnych elementarnych zasad przyzwoitości, to znaczy nie angażuje się w praktyki oszukańcze, zwodnicze, złodziejskie, malwersacyjne i tak dalej, to się powinna skupić na maksymalizacji zysków akcjonariuszy, bo tego wymaga ten obowiązek powierniczy względem akcjonariuszy. No i w opozycji do tego powstała ta tak zwana teoria interesariusza, sugerująca, że firma powinna dbać o różne grupy tych właśnie tak zwanych interesariuszy, czyli jakichś różnych grup społecznych, na które jakoś w ten czy inny sposób działalność tej firmy wpływa. Tak? Czyli w tym się zawiera sugestia, że nie tylko akcjonariusze się liczą, ale też się liczą partnerzy biznesowi, pracownicy, społeczność lokalna i tak dalej, i tak dalej. I teraz można by powiedzieć, że można by takie może dwie wersje, czy dwa typy tej teorii interesariusza wyodrębnić, słabą i mocną. No i przez tą słabą ja bym rozumiał taką sugestię, że to służy statusowi danej firmy, że to służy reputacji danej firmy, że ona się rzeczywiście tymi wszystkimi jakoś się pozytywnie czy konstruktywnie do tych różnych grup interesariuszy odnosi. No i tak postawiona sprawa wydaje się być stosunkowo mało kontrowersyjna, no bo oczywiście jeśli zarząd danej firmy dba o to, żeby pracownicy się w niej dobrze czuli, dba o to, żeby no, czuli, że ich praca jest potrzebna, pożyteczna, absorbująca, ciekawa i tak dalej, no to oni będą bardziej produktywni, czyli akcjonariuszom też to będzie w ostatecznym rachunku służyło. Jeśli zarząd danej firmy będzie w sposób zawsze uczciwy, przejrzysty, uprzejmy, powiedzmy, postępował wobec swoich partnerów biznesowych, jeśli będzie się starał budować z tymi partnerami biznesowymi stałe, trwałe relacje zaufania, no to znowu to też będzie służyło w ostatecznym rachunku interesowi akcjonariuszy. Jeśli firma będzie jakoś się angażowała w życie lokalnej społeczności i tym samym będzie budowała no, taki swoją reputację dobrą, czy rozpoznawalność swojej marki, no to znowu to też będzie służyło jej rentowności i to też będzie służyło akcjonariuszom, czyli w takiej
słabej wersji, powiedzmy, ta teoria interesariuszowska się daje w pełni pogodzić z tą akcjonariuszowską. No pewnie części z Państwa jest znane takie pojęcie harmonii ekonomicznych, o których dużo pisał wczesno-XIX-wieczny ekonomista Fryderyk Bastiat. Można powiedzieć, że ta słaba wersja tej teorii interesariuszy no bardzo dobrze, jak gdyby stanowi bardzo dobrą ilustrację tej tezy bastiatowskiej o tym, że istnieją naturalne harmonie pomiędzy różnymi grupami uczestników wymiany gospodarczej, pomiędzy producentami, konsumentami, pracownikami, partnerami biznesowymi itd. itd. Natomiast taka silniejsza wersja tej teorii, sugerująca, że jeśli jakaś grupa osób może udowodnić, że działalność danej firmy ma jakiś tam wpływ na tą grupę, no to ona może sobie zażyczyć na przykład współdecydowania o tym, jak ta firma będzie działać, jak ta firma będzie postępować, co jej wolno, czego nie wolno i tak dalej. No ale wydaje się, że znowu, jeśli by ktoś chciał traktować tą silną wersję teorii interesariuszowskiej jako właśnie jakąś taką interesującą czy atrakcyjną tezę etyczną, czy jakąś taką tezę, która służy uetycznianiu biznesu, poszerzaniu wizji tego, na czym polega dobry biznes, odpowiedzialny biznes i tak dalej, no to tutaj spojrzenie na tą tezę przez pryzmat pewnych podstawowych narzędzi ekonomicznych może by pozwoliło nam jednak ocenę tej teorii zniuansować i być może rzucić pewien cień podejrzenia na to, czy ona rzeczywiście służy temu, czy wdrażanie jej rzeczywiście służy temu, żeby biznes się stawał lepszy jakościowo, czy bardziej społecznie odpowiedzialny. No bo jeśli, powiedzmy, każda jakaś grupa interesu może jeśli zakładamy, że każda grupa interesu może, że tak powiem, ingerować w działalność firmy, zasłaniając się tym, że my też jesteśmy interesariuszami, czyli na przykład nie podoba nam się, żeście budynek waszej siedziby głównej pomalowali na czerwono, bo to się kłóci z charakterem otoczenia i nasze zmysły estetyczne razi to, że taki czerwony budynek tutaj w naszej okolicy stoi i my żądamy kategorycznie, żebyście się tym zajęli i jakoś to zaradzili temu, bo my interesariusze się tego domagamy, to jeśli tego rodzaju roszczenia różne grupy interesu by mogły wysuwać wobec firmy, no to można powiedzieć, że tutaj mamy do czynienia z powstaniem takiej niepewności środowiska czy atmosfery niepewności, czy powiedzmy takiego problemu hold-upu tak zwanego, o którym traktuje literatura instytucjonalna. No i oczywiście to sprawia, że taka firma nie jest w stanie sprawnie funkcjonować. To zaburza jej sprawność operacyjną i oczywiście to jest coś niepożądanego zarówno ze względów ekonomicznych, jak i ze względów etycznych. No bo jeśli założymy, że etycznie pożądane jest to, żeby firmy jak najskuteczniej były w stanie realizować swoje, powiedzmy, cele statutowe, czyli chcemy, żeby były jak najbardziej produktywne, jak najbardziej rentowne, żeby jak najbardziej zwiększały dobrobyt społeczny, no to firmy powinny być firmami, tak można by to nieco tautologicznie ująć, a nie powinny być firmami i jednocześnie organizacjami charytatywnymi i jednocześnie jakimiś, powiedzmy, quasi samorządami lokalnymi i tak dalej, i tak dalej. A ta silna wersja tej teorii interesariuszowskiej zdaje się właśnie czegoś takiego od firm wymagać. I znowu można powiedzieć, że w takim sensie, w jakim to jest ekonomicznie kontrefektywne, bo po prostu niszczy operacyjną sprawność firm, to tym samym jest to też etycznie niepożądane, bo to sprawia, że to psuje produktywność, a skoro to psuje czy szkodzi produktywności, no to też można powiedzieć, szkodzi tym wszystkim grupom interesariuszy, które rzekomo miały zyskiwać na tym, że będą mogły współdecydować o tym, jak dana firma się może zachowywać albo jak się zachowywać nie może. Czyli tutaj z kolei można powiedzieć, że skupienie się na tym, jak istotna jest kwestia specjalizacji i podziału pracy, czyli też zjawisko typowo ekonomiczne, opisywane przez teorię ekonomii, pozwala nam
w sposób taki, można powiedzieć, trzeźwiejszy, bardziej realistyczny, bardziej pragmatyczny, spojrzeć na różne teorie etyczne, które z pozoru mogą brzmieć bardzo atrakcyjnie, natomiast w praktyce mogą prowadzić do poważnych zaburzeń, jeśli chodzi o funkcjonowanie gospodarki. Czyli to byłby, powiedzmy, trzeci przykład tego, jak analiza ekonomiczna jest w stanie pogłębić czy ubogacić nasze rozumienie różnych kwestii normatywnych czy też etycznych. I można by zasugerować, że to też działa poniekąd w drugą stronę. To znaczy dojrzała refleksja etyczna też jest w stanie pogłębić nasze rozumienie tego, jak rozwiązywać pewne problemy natury ekonomicznej. Jako że powoli mój czas się kończy, to tutaj wymienię tylko jeden przykład, żeby zilustrować tą zależność. Powiedzmy, że teoria ekonomii uczy nas tego, że im bardziej, znaczy mamy do czynienia, im większy jest właśnie ten zakres specjalizacji, podziału pracy i tym samym złożoności gospodarczej, złożoności struktur organizacyjnych w obrębie firm, no to w tym większym stopniu te firmy są w stanie budować dobrobyt gospodarczy. No ale z drugiej strony mamy też do czynienia z czymś, co można nazwać odwrotnymi ekonomiami skali, czy odwrotnymi efektami skali. To znaczy, no w pewnym momencie ta nadmierna złożoność organizacyjna staje się pewną uciążliwością, bo trudno jest gromadzić wszystkie stosowne informacje, trudno jest monitorować zachowania wszystkich pracowników. W pewnym momencie się może pojawić tak zwana pokusa nadużycia, która sprawia, że niektórzy pracownicy się zaczynają zachowywać w sposób zbyt niesubordynowany. No i można powiedzieć, że też takim dodatkowym problemem organizacyjnym, który tym pilniejszy, czy tym bardziej uciążliwy się staje, im bardziej jest organizacyjnie i technologicznie złożona dana gospodarka, jest to, że ci przedsiębiorcy stojący na czele poszczególnych firm nie są w stanie od pewnego momentu rozliczać swoich pracowników z ich skuteczności wedle jakichś ściśle technicznych kryteriów, co wynika z bardzo prostej przyczyny, że nikt nie jest w stanie być takim doskonałym omnibusem i nikt nie jest w stanie wiedzieć wszystkiego o wszystkim. Czyli stąd się bierze taka sugestia, że powyżej pewnego progu gospodarczej złożoności przedsiębiorcy muszą coraz większe takie kompetencje dyskrecjonalne przekazywać czy delegować na poszczególnych pracowników, czyli na przykład zamiast ich rozliczać wedle jakichś ściśle ustalonych kryteriów, mogą tacy przedsiębiorcy mówić: my wam powierzamy, na przykład tobie jako szefowi działu badawczo-rozwojowego, ja powierzam pewną część budżetu, rób z nim co chcesz, jak długo będziesz umiał go pomnażać, czyli jakieś ściśle zdefiniowane kryteria kompetencyjne zastępujemy pewnym ogólniejszym kryterium zyskowności, które taki przedsiębiorca jest w stanie oceniać, no bo to każdy jest w stanie oceniać, natomiast nie każdy jest w stanie oceniać wedle właśnie kryteriów opartych na jakiejś wysoce specjalistycznej wiedzy. I ktoś by mógł powiedzieć, że tutaj się pojawia taki problem, no że tym bardziej się pogłębia to, ten problem pokusy nadużycia, w im większym stopniu właśnie oddajemy pewne kompetencje czy osądy dyskrecjonalne w ręce poszczególnych pracowników najemnych, czy w ręce poszczególnych menedżerów, czy awansujemy ich do rangi tak zwanych przedsiębiorców namiastkowych, jak to zostało nazwane w niedawno wydanej, również po polsku, książce Organizowanie działania przedsiębiorczego. Więc tutaj można powiedzieć, ta pokusa nadużycia szczególnie rośnie i pojawia się pewne wyzwanie, no stricte pewne wyzwanie organizacyjne, które nam naświetla analiza ekonomiczna. Ale teraz ktoś mógłby powiedzieć, że to właśnie sięgnięcie ku zasobom etyki, a nie ekonomii, nam naświetla to, jakie jest najskuteczniejsze rozwiązanie tego problemu organizacyjnego. No tutaj po prostu musi naświetlony zostać w większym stopniu ten element kompetencji przedsiębiorcy, jakim jest wydawanie osądu na temat jakości
kompetencyjnej tych menedżerów, którzy są przez niego zatrudniani, w tym również ich kompetencji etycznych. Czyli tutaj się pojawia kwestia umiejętności dostrzeżenia tego, w jakim stopniu ta czy inna osoba jest godna zaufania, rzetelna, lojalna, przejrzysta, jeśli chodzi o swoje intencje i tak dalej, i tak dalej. Można powiedzieć, że tylko takie osoby należy zatrudniać, jeśli się w perspektywie ma no właśnie awansowanie ich do rangi tych przedsiębiorców namiastkowych, którzy mogą w sposób dosyć swobodny rozporządzać pewną częścią budżetu firmy i którzy nie mogą być w taki mikromenedżerski sposób nadzorowani i rozliczani wedle takich ściśle kompetencyjnych kryteriów. Czyli można powiedzieć, że właśnie ten tak zwany, ta część kapitału ludzkiego, jaką jest kapitał etyczny, nam się jawi jako coś coraz istotniejszego, coraz ważniejszego w miarę jak się pogłębia organizacyjna złożoność firm i w miarę jak coraz więcej można wymagać właśnie od tych menedżerów, którzy zawiadują aktywami danej firmy, nie będąc jednocześnie właścicielami czy współwłaścicielami danej firmy. Czyli tutaj z kolei widać, jak pewna refleksja etyczna nam pozwala w sposób pełniejszy myśleć o różnych wyzwaniach organizacyjnych, które w pierwszej kolejności nam naświetla analiza ekonomiczna. Czyli tutaj z kolei widać, że etyka, pomimo że to jest dyscyplina par excellence normatywna, to jest ona w stanie jakoś pogłębiać nasze, czy uzupełniać nasze rozumienie kwestii ekonomicznych, czyli tych właśnie kwestii pozytywnych, wolnych od wartościowania. Czyli można powiedzieć, że jest tutaj pewna taka wzajemna zależność służebna pomiędzy tymi dwoma dyscyplinami, czyli taka interdyscyplinarność, można powiedzieć, w najzdrowszym tego słowa znaczeniu. Więc może podsumowując to, co chciałem powiedzieć, wydaje mi się, że można mówić o tak zwanej ekonomii normatywnej, pamiętając jednocześnie, czy zakładając jednocześnie, czy zdając sobie sprawę jednocześnie, że nawet jeśli ta ekonomia, czy ta jakaś analiza będzie normatywna na poziomie swojej treści, czy na poziomie obiektu swoich badań, bo żeśmy tutaj mówili o różnych wyzwaniach natury etycznej, czy o różnych teoriach etycznych i tak dalej. Więc nawet jeśli nasza analiza będzie normatywna na poziomie obiektu swoich badań czy dociekań, to ona może być cały czas pozytywna, czyli wolna od wartościowania na poziomie takim metodologicznym. Tak? I tutaj nam się jakoś rysuje ta wzajemna służebna zależność pomiędzy ekonomią a etyką, która pozwala jednak ekonomii, czy czystej teorii ekonomii zachować charakter pozytywny, a etyce charakter normatywny, ale pozwala tym dwóm dyscyplinom uczyć się od siebie nawzajem. Czyli ja bym może podsumował tak, czy może taka byłaby moja sugestia, może takie byłoby moje wyobrażenie na temat tego, jakim tematom warto by poświęcić niektóre przynajmniej spotkania tego koła. Więc ja bym sobie wyobrażał, że w tym kole, które jest kołem ekonomii pozytywnej, mogłoby się znaleźć miejsce dla tak zwanej ekonomii normatywnej, jeśli ją rozumieć tak, jak ja to tutaj przedstawiłem, jeśli ją rozumieć jako próbę, czy to zniuansowania, czy jakiegoś uzupełnienia, ubogacenia naszego rozumienia różnych kwestii etycznych, które to ubogacenie będzie wynikało z tego, że właśnie różne narzędzia ekonomiczne zastosujemy do analizy tych kwestii etycznych czy normatywnych, albo z drugiej strony, jeśli będziemy się skupiać na tym, jak refleksja etyczna jest w stanie uzupełnić nasze rozważania nad pewnymi zjawiskami ekonomicznymi przy jednoczesnym zachowywaniu świadomości tego, że te dyscypliny nie muszą się zlewać w jedno, tak? Że jedna może zachowywać cały czas swój charakter pozytywny, a druga swój charakter normatywny. Tak? Czyli może w ten sposób dałoby się odróżnić ten rodzaj jakiegoś normatywizmu ekonomicznego, który można uprawiać nie popadając w żadne, powiedzmy, ideologiczne sympatie, tak bym to powiedział,
od tego rodzaju normatywizmu ekonomicznego, który jednak by już w takie różne ideologiczne czy polityczne postulaty wikłał, co by było czymś, czego jak sądzę chcielibyśmy w ramach spotkań tego koła uniknąć, no bo to jak gdyby nie jest to przeznaczeniem kół naukowych, czyli takich, które jednak starają się różne kwestie opisać, a nie przeforsowywać. Czyli tutaj bym może się zatrzymał i bardzo serdecznie Państwu za uwagę podziękował.